Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Witam pana doktora Michała Domaszewskiego. Witam serdecznie. Miło, że przyjął pan zaproszenie. Cieszymy się, że możemy gościć pana Cała u nas po mojej stronie. w Lesznie. Tym bardziej jest miło. Drodzy państwo, dzisiejsze spotkanie pod hasłem Anatomia literatury. Będziemy, panie doktorze, rozmawiać i o medycynie i o książkach dzisiaj. Super. Proszę mi powiedzieć, jak to jest z tą medycyną naturalną, alternatywną, a tradycyjną? Jezu, to jest trudne pytanie, bardzo. Jak dla mnie, ja odpowiem bardzo prosto: to jest tylko jedna medycyna. Jedna, jedyna. Nie ma medycyny wschodniej, zachodniej, północnej, południowej, jest tylko jedna. I faktycznie ta nasza, powiedzmy, medycyna. Zachodnia, jeszcze nie wszystkie rzeczy zweryfikowała, może nie do końca też odkryła, i nadejdą czasy, kiedy według mnie to wszystko się ładnie połączy, i będziemy dysponowali przeogromną wiedzą diagnostyczną, ale też leczniczą, wzbogaconą, być może o te aspekty, jeszcze do tej pory nie odkryte, ale wkrótce już odkryte będą, i myślę, że idziemy ku temu i będzie coraz lepiej. A proszę mi powiedzieć, dlaczego medycyna ta niekonwencjonalna staje się tak popularna? Ona już w. W poprzednich latach była modna, że tak powiem, kolokwialnie, ale nadal ten trend się utrzymuje. Na czym to polega? Dlaczego? Jakie, jakie pan jako lekarz znajduje uzasadnienie do tego? Czy może należałoby tutaj gdzieś szukać odniesień do spadku zaufania do, do lekarzy, do służby zdrowia, do systemu jako takiego? Tak, ale to jest super trudne pytanie. Ale ma pani rację. W sensie spadł bardzo mocno, spadło bardzo mocno zaufanie w Polsce do lekarzy. Nie tyle co na świecie, ale w Polsce to już totalnie spadło. I ja staram się je odbudowywać wraz z niektórymi lekarzami w Polsce. Poprzez na przykład humor, dystans, pisanie książek, które czujemy, że muszą żyć światłodzienne, poprzez występy, poprzez pojawianie się w różnych mediach, po to, żeby popularyzować tę medycynę, czasem trudną i niefajną, w sposób przystępny, łatwy, przyjemny, czasem humorystyczny, żeby ludzie zaakceptowali, że tam poważna medycyna też może być ciekawa, fajna i prawdziwa i naprawdę leczyć. Żeby nie musieli zwracać się w tych kierunkach Alternatywnych totalnie, które niestety wiemy na pewno, że są albo oszustwem, albo czymś na granicy placebo, co nie musi kosztować 800 zł i być witaminą C, lewo może być kawałkiem, nie wiem, kanapki, która zadziała tak samo dobrze na, na daną chorobę. Więc w obecnych czasach jest rzeczywiście cały zalew w internecie informacji, które nie do końca są prawdziwe. Też my lekarze ponosimy tu winę, bo żeśmy siedzieli cicho wiele lat, baliśmy troszkę się występować, mówić, co myślimy, baliśmy się występować w mediach. Mamy mnóstwo ograniczeń narzuconych też przez izby. A skąd te obawy, proszę mi powiedzieć, jeśli pan mówi, że my lekarze baliśmy się mówić na ten temat, z czego to wynikało? Mało tego. My jeszcze oddaliśmy całą przestrzeń internetu, praktycznie, w ręce osób, które nie do końca w ogóle mówiły prawdę albo nie mówiły zweryfikowanych informacji na podstawie dowodów naukowych. A dlaczego tak się dzieje? Trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że była w środowisku taka trochę, taki trochę strach przed tym, że ktoś się wychyli i coś źle powie i będzie krytykowany przez starszych kolegów. Ale na szczęście moje pokolenie, w cudzysłowie pokolenie, już tego nie ma. I lekarze są bardziej śmielsi w mówieniu, co jest okej, okay, co nie jest okej. Okay. I idziemy naprzód. I mam nadzieję, że ta przestrzeń Publiczna, czy internetu, czy mediów, wróci do takiej równowagi między tą dyskusją, pomiędzy alternatywną medycyną, a prawdziwą, i gdzieś połączymy się w połowie drogi i będziemy mogli sobie dyskutować na i pewno, iść razem naprzód. Na pewno taką wartością dodaną w tym przypadku jest rozwój techniki, bo to, o czym Pan wspomniał, że Pan spróbuje, próbuje w różny sposób przybliżyć tutaj te różne metody leczenia. Prowadzi pan kanał na YouTube, doktor Michał, zapewne państwu znany. Jest też profil na Facebooku, i w różny sposób pan się Jest Wszędzie, przybliża... na A Najbardziej paradoks jest największy, że mam najwięcej na TikToku, czyli czymś skierowanym dla najmłodszych. Największą mam tam oglądalność. To są, to są miliony, czasem, czasem były dziesiątki milionów miesięcznie wyświetleń, co sam też mnie dziwiło, że akurat tam. No ale okej, okay, super. Jest, jest to na pewno nośne i. Y Trafia do ludzi. Proszę mi powiedzieć, jakie sygnały ze strony interna internautów pan ma? Czy są to po prostu jakieś typowe pytania? Ukierunkowuje to pana w jakiś sposób, że akurat będę realizował ten temat, czy z obserwacji tematy, które pan podejmuje, codziennej praktyki, bo przyjmuje pan jako lekarz rodzinny? tak? tak? I proszę mi powiedzieć, jak te relacje, które mamy okazję, Oglądać, y, są y, przez pana wybierane. Większość to jest wszystko na podstawie y, mojej pracy i rozmów jakby z pacjentami. Y, prawie wszystko. Może nie wszystko do końca, ale większość. Y, I to są problemy codzienne, które nie mają do końca rozwiązania. No, jeśli my mamy na przykład kaszel, to jak on może występować w stu chorobach, no to każdy ma swój pogląd, jak ten kaszel wyleczyć. Prosta rzecz, a jednocześnie pytań jest nieskończenie dużo. I tak jest ze wszystkim, naprawdę. A no właśnie zauważyłem, że w tych niektórych odsłonach łączy Pan jakby takie metody domowe z typowymi medycznymi. Czy to ma na celu? jakby ukierunkowanie potencjalnego chorego, inaczej mówiąc pacjenta, na to, żeby nie bał się niektórych metod, które są w jego zasięgu, a niekoniecznie korzystał z lekarstw, które no, z jednej strony no, nie ukrywajmy leczą, ale z drugiej strony gdzieś tam mogą szkodzić. Nie, no na pewno trzeba pacjenta nakierunkowywać, czy pacjentów. Czyli taka na rola coś, edukacyjna. Na coś, co ma dowód na to, że działa. Czyli mamy dowód naukowy na to, że coś działa i fajnie, że działa, natomiast odciągać ich od czegoś, co jest niesprawdzone i potencjalnie niebezpieczne. Tylko, że my mamy w kolejce jeszcze mnóstwo rzeczy do sprawdzenia, które jesteśmy w trakcie sprawdzania, lub nie do końca sprawdziliśmy. Na przykład, teraz się okazało nagle, że aspartam, ten super sprawdzony aspartam, jednak trafi na tą listę potencjalnie rakotwórczych substancji. A wreszcie tyle lat było, że, wow, nie, no aspartam to jest w ogóle super, czyli słodzik popularny. Więc y, wydaje mi się, że jeszcze wiele mamy do odkrycia. A właśnie, a propos tych odkryć, y, pracuje pan też y, nad. Y, y innowacyjnością y, metod leczenia poprzez y, farmakologię. Proszę mi powiedzieć. Znaczy byłem w programie rzeczywiście członkiem programu, który badał jakby leki. Czyli zanim wprowadzi się lek na rynek, byłem. to on, to on, tak. Na razie ten lek już jest na rynku i działa świetnie. Aha. I byliśmy dwa lata w takim programie, w sensie badaliśmy pacjentów, którzy chcieli przyjmować ten lek. I akurat bardzo dobrze to, to szło. Czyli trafił y, na. Tak, był y... lek na cukrzycę. O. Bardzo fajnie działający i na niewydolność serca, teraz już można powiedzieć. A proszę powiedzieć, jak pan postrzega ludzi, którzy zasięgają porad od takich osób, które niekoniecznie mają wiedzę medyczną, a starają się leczyć. Tutaj mam na myśli dość szeroki wachlarz tych osób, które zajmują się. Takim powiedzmy niekonwencjonalnym leczeniem, energia, ziołolecznictwo, tudzież jeszcze inne metody. Moglibyśmy tutaj mnożyć pan jako. Człowiek wykształcony wie dobrze i y, jak to funkcjonuje, i miał pan chyba nie jeden raz y, okazję słyszeć od swoich pacjentów, y, w jaki sposób próbowali sobie pomóc, ale finalnie i tak y, zwrócili się w kierunku medycyny y, tradycyjnej. To, znaczy, to jest dobre pytanie w tym kontekście, że ja znam trochę osób, które bardzo głęboko siedzą w medycynie alternatywnej, na przykład. Y, nazywają siebie szamanami, siedzą bardzo głęboko w ziołolecznictwie i my się lubimy. I to nie jest tak, że ja się z nimi kłócę, jak się z nimi widzę, coś, się po tylko prostu. sobie rozmawiamy. I od razu powiem taką może ciekawostkę, że te osoby, jak zachorują na anginę to biorą antybiotyki i idą do lekarza. Normalnie. W sensie zioła super, wszystko super, ale jak są naprawdę chore i wiedzą, że leczy ich coś, co jest z mojej medycyny złachodniej, tej właśnie naszej europejskiej, oni idą i to robią. I oczywiście potem, jak się wyleczą, dalej biorą swoje zioła, wspomagają się, biorą różne olejki i tak dalej, ale. Zasadniczo, jak wiedzą, że coś zadziała, to idą normalnie do lekarza. Jak, się, jak mają ranę, jak sobie zatną się gdzieś, jak jest poważna rana, też idą do lekarza też. Chirurki szyje absolutnie nie wymyślają tu niczego innego. Więc tak jak mówię, gdzieś idziemy w kierunku wspólnym, kiedyś tam dojdziemy, może jeszcze nie teraz, ale jest tam gdzieś na horyzoncie coś niecząć. Bo ciekawego, jest cieszy. wspólny, choroba uleczyć. Tak. Ja bym chciała jeszcze na chwilę zatrzymać się o to, nad tym, co wcześniej powiedziałam, energia. Czy pan jako człowiek wykształcony zastanawiał się nad tym, czy rzeczywiście istnieją takie siły, które mogłyby, na, bo to jest też chyba kwestia indywidualna każdego organizmu, że jeśli jest ta energia, mhm. czy ona też... Trafi do każdego? Czy pan kiedyś poddawał to jakiejś takiej analizie? Ale to jest w ogóle ciekawe pytanie w tym kontekście, że my przecież w medycynie sprawdzamy wszystko tak naprawdę, czy coś leczy pod kątem tej w cudzysłowie energii, bo sprawdzamy versus lek. Który ma zadziałać versus placebo. A czym jest placebo jest po prostu siłą naszego umysłu. Czyli ktoś sobie wmówił, że ta woda ma właściwości lecznicze, która mnie wyleczy z cukrzycy, więc piję wodę i się leczę. I dlatego część osób, które przyjmuje placebo, leczy się. To jest nawet z czasem po, do 50% osób, które biorą udział w badaniu. To jest szok po prostu. Oni sobie wmówili, że dostali lek, albo że być może go dostają, nie są do końca pewni, ale doktorze, to działa. Ja byłem tego świadkiem, biorąc udział w badaniach klinicznych nad lekami, gdy domyślałem się, że pacjent na tą cukrzycę bierze placebo. Ale cukry z 300 spadały do 150. I tak spadały. I spadały. I tak myślę, to chyba ja coś teraz mylę. Nie, ale naprawdę ci ludzie mieli poprawę. Potem mieli znowu pogorszenie, bo miałem wrażenie, że przestali w to wierzyć już po roku, a może po prostu już, nie wiem, zmienili nawyki, coś się wydarzyło. Więc... Placebo to jest coś takiego, jeśli pani chce eksplorować właśnie ten temat energii czy siły umysłu, super, kiedyś to zrobimy w tej medycynie naszej tradycyjnej, bo jeśli doprowadzimy siebie do takiej siły umysłu, że będziemy się sami leczyć tym wmówieniem sobie, że jesteśmy zdrowi, czy będziemy zdrowi, no to już, to już jesteśmy w domu, to już czekają nas wspaniałe czasy. Zaki, no, może Rezimę, proszę mi powiedzieć, jakie są wady i zalety takiej medycyny alternatywnej. Jest coś takiego jak medycyna komplementarna, czyli mówimy na przykład słowo akupunktura czy medytacja i myślimy sobie, nie, to coś dziwnie to brzmi, nie, jakby żaden lekarz o tym nie mówi. A jednocześnie wiemy jako lekarze, że to działa, czyli medytuje się codziennie i nagle okazuje się, że ciśnienie spada. Albo akupunktura, która ma część oczywiście tam badań naukowych, można się spierać, że działa, nie działa, ale są pewne sfery, że na pewno możemy powiedzieć, Prawie stuprocentową pewnością, że pomoże. Więc to jest medycyna komplementarna. My wiemy, że jest duża szansa, że to pomoże. Więc brzmi to dziwnie, ale już możemy ją dołączać do naszych prawdziwych, tych jak takich standardowych terapii, powiedzmy, w świecie zachodnim. A proszę mi powiedzieć, czy możemy tu rzeczywiście zrobić taki podział pomiędzy medycyną naturalną a alternatywną? Czy to jest to samo? Wydaje mi się, że nie, ale proszę mi tą różnicę tutaj jakby wytłumaczyć. Bo to ja jednak tak jak nie, nie ja są tożsame jestem, pojęcia. Tak, jestem trochę przeciwnikiem właśnie tego dzielenia. Ja, moglibyśmy to podzielić, co to, to jest komplementarne, alternatywne, ale powiedzmy sobie, że jeszcze jest jedna medycyna, po prostu częściej aspektów jest niesprawdzona. I pewnie w przyszłości sprawdzimy ich coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a w końcu dojdziemy do konkluzji, nie, to jednak nigdy nie działało, to było placebo albo gorzej niż placebo. A to szkoda, że żeśmy ignorowali tyle lat, na przykład. Szkoda, że to zioło żeśmy ignorowali. A jednak ta morwa biała, w tym, w tym przy tej cukrzycy to jednak był fajny pomysł, więc dojdziemy do tego jeszcze kiedyś. Czyli w badaniach nad lekami jednak bierze się pod uwagę cały czas to, co gdzieś zostało sprawdzone, powiedzmy, przez ludowych w cudzysłowie medyków. To teraz. To nie, aż tak dobrze przed, nie jest. Nie, nie. nie, to co pan przed chwilą powiedział, że jednak może ta biała morwa działa. Ona działa i też jest polecana. Też zdarzało mi się czytać takie wypisy. Ja też samemu polecałem ludziom, osobom, które miały insulinooporność, że a tutaj dietka, ewentualnie morwa biała na samym początku. I rzeczywiście, jak ktoś ma dobrą determinację, to to działa. Jak pan widzi przyszłość opieki medycznej w Polsce? No, Boże, <laughs> pytanie. To zależy oczywiście od wielu aspektów. Ale pan, jako lekarz i jako praktyk, no wiele rzeczy doświadcza, wiele na pewno już spostrzeżeń z tej pracy. I jak pan widziałby w takich prostych tylko rozwiązaniach? Wiadomo, że to jest cały system naczyń połączonych, mhm. tak? ale bezpośrednio pan lekarz rodzinny w gabinecie, Pytam mnie co ja bym zrobił? Tak. Jakbym mógł zrobić wszystko? No to przede wszystkim nie bym nie przekierował wszystko. część obowiązków lekarza na wyspecjalizowane pielęgniarki czy personel powiedzmy średni, żeby to poprzez ten personel, ktoś trafiał do lekarza z takimi już super trudnymi, skomplikowanymi rzeczami, albo średnio skomplikowanymi. A te wszystkie najprostsze rzeczy, żeby załatwiał właśnie, właśnie żeby załat może to dziwnie brzmi, załatwiała, żeby na poziomie już. Pielęgniarki czy pielęgniarza było wiele problemów rozwiązywanych. Typu recepta, jakieś biurokratyczne rzeczy, jakieś nieprawidłowe badania, jakieś proste schorzenia, jakieś zapalenie zatok. A to, co jest już takie, o, tutaj jest wiele pytań, to już niech trafia do lekarza. I jak już do tego dojdziemy w Polsce, że dobrze by było, żeby lekarz był. Numerem dwa, czyli coś nie działa, albo mamy dużo pytań, to idziemy do niego, to już będzie ok. To już. Tylko potrzebujemy personelu, a tego personelu tak słabo u nich. Plus mamy milion jeszcze problemów politycznych, ale to już jest wielki etap. To już jest mnóstwo, tak naprawdę, znaków zapytania. No, personelu na pewno brakuje, bo ten temat się przejawia bardzo często w mediach, ale to też chyba należałoby połączyć. No zapotrzebowanie, jeśli chodzi o edukację, bo zapotrzebowanie jest, chętni są, ale tych szkół medycznych jest niewiele, bo cofając się kilkanaście, kilka, no powiedzmy 20 lat wstecz było bardzo wiele na poziomie średnim tych szkół przygotowujących personel średni. To później gdzieś tam zlikwidowano. Wyniesiono to już do licencjatu, do tego poziomu zawodowego, ale ciągle za mało jest takich uczelni, które kształcą. Proszę, proszę. To moja ciocia, która jest chora, dzwoni właśnie. dzwoniłem do niej wcześniej, to nie chciała ze mną rozmawiać. W każdym razie nie, no oczywiście ma pani rację. Więc oczywiście, że jeśli będzie więcej... Osób. Ale przede wszystkim musimy zachęcić te osoby, żeby pracowały u nas, dla nas w Polsce, i na pewno będzie dużo lepiej. A ta książka, moja doktor Chomik, też ma służyć temu, że zachęcamy dzieci, że bycie medykiem jest fajne w przyszłości. No właśnie, drodzy to Państwo, jest... tu jest książka, doktor Chomik, którą popełnił pan doktor. Tak, Panie pokazać. doktorze, rola edukacyjna tej Może książki, to co pan wspomniał, proszę powiedzieć, co znajdziemy w książce i w jaki sposób ona ma spełnić swoją rolę? Czy tutaj mamy typowe ukierunkowanie dla dzieci, czy dla ich rodziców? To jest właśnie ciekawe, bo to jest, uważam, fajna historia, która, jeśli dziecko będzie ją czytało, pomyśli sobie, no tak, ten bezbronny, mały chomik jednocześnie ma świetny umysł i pomaga ludziom, pomaga tym innym zwierzątkom. W związku z tym nie jest ważne, czy jestem mały, czy jestem duży, czy jestem gruby, czy jestem chudy, jeśli mam odpowiednie podejście, jeśli potrafię ludziom pomagać, to wszyscy będą mnie lubić, szanować i będę naprawdę ważny dla nich. Czyli stanę się tym szczególną osobą w społeczeństwie, która ma tą rolę pozytywną, bardzo pozytywną. Czyli głównym przesłaniem jest takie pozytywne nastawienie. Tak, ale poprzez ekscytującą, uważam, historię doktora Chomika. Tam są liczne przygody, wzloty, upadki, zwroty akcji, więc tam dzieje się dużo rzeczy. I ubogacona książka e, fantastycznymi rysunkami, tak. które, e, których autorką jest mama pana Moja doktora, mama, tak. zresztą obecna dzisiaj tutaj z tak, nami. Witamy panią, panią serdecznie. Miło, że pani również do, do nas, do Leszna przyjechała. Miło panią tutaj gościć. Dziękujemy. Proszę powiedzieć, czy doktor Chomik będzie dalej miał swoje przygody, które będą trafiały do czytelników? Mam w swojej głowie ułożone jego następne przygody, ale to musi mi się jeszcze samo troszkę w głowie poukładać, co bym chciał opowiedzieć, bo druga historia z doktora Chomika byłaby zupełnie inna od pierwszej? I by miała przemycone w cudzysłowie trochę inne problemy, bo co jest w doktorze Chomiku, powiedzmy, w tym, gdzieś tam pod warstwą tej akcji? No, to tam są liczne problemy. Tam jest zanieczyszczenie środowiska, tam niektóre zwierzątka są chore z powodu no, jawnie tego, że człowiek, że tak powiem, to zrobił. Tam są problemy ze środowiskiem naturalnym, które zostało zniszczone. W związku z tym jakieś zwierzątka znowu muszą się przemieścić, coś tam się wydarzyło, tam są też polowania. Niektóre zwierzątka strasznie się boją, w ogóle tych huku, tego strzałów itd. tam jest parę takich problemów, które przemyciłem owszem, w akcji, więc mi się wydaje, że fajnie to się czyta. Znaczy, Dzieci oceniają, że fajnie, ja to tam nie wiem, ale... A były spotkania autorskie? Nie, ale mam z dziećmi, e, mam z dziećmi w sensie rodzice do mnie piszą, cytują, bo wysyłają filmiki, co dziecko mówi i, i, i czekają na tą drugą część, więc... No, więc... O, chyba będzie trzeba tej porady udzielić. Nie, to jest jeszcze, jeszcze coś, tu się. A to nieważne. Proszę mi powiedzieć, jest pan autorem też innych publikacji. Mógłby pan coś na ten temat nam zdradzić, bo... Powiem szczerze, nie znalazłam e, za wiele informacji, a wiem, że pan się oddaje e, pisaniu e, w zakresie e, tego, czym się pan zajmuje. Publikacji. Znaczy ma pani na myśli fabuły różne, w sensie tak. historie? Tu też chciałam nawiązać do filmu, bo drodzy Państwo, Pan Doktor zrealizował kilka krótkometrażowych filmów, tak. które zresztą na festiwalach filmowych w kraju odniosły swoje sukcesy. Proszę nam coś tak. na ten temat powiedzieć. Znaczy, od kilku lat właściwie moim hobby jest też pisanie scenariuszy dla studentów szkół filmowych, albo łączymy swoje siły ze studentami szkół filmowych, albo z jakąś grupą fascynatów, pasjonatów, robimy jakiś film. I i wtedy łączymy siły i piszemy historię jakieś. No i tych historii jest kilka, ale z jednej jesteś, jestem szczególnie dumny, która e, to jest krótkometrażowy film o dwóch pacjentach, którzy uciekają z zamkniętego szpitala. I to jest taki film, krótki metraż, który był przed pandemią zrobiony. Więc tak Czyli jakbym był wizjonerem. Śmieję się, że przewidzieliśmy przyszłość. Zamknięte Aha. miasta, zamknięte szpitale. E, I tak to jakby wyglądało. No więc... E, to jest taka podróż trochę, taka powiedzmy, z jednej strony uciekają z tego szpitala, który jest jakimś tam symbolem, a z drugiej strony chcą przeżyć przygodę jakąś, więc to, ten temat też mnie fascynuje. Będę miał jeszcze w przyszłości jakieś różne rzeczy, ale jeszcze nie będę o tym mówił, bo nie wiem, czy wyjdą. Marzy mi się serial medyczny taki prawdziwy, o to na pewno. Ale pierw powstanie y, książka i na podstawie tejże y, serii? Nie wiem jeszcze. Nie wiem, nie wiem. Marzy mi się super historia, taka prawdziwa w świecie medycznym, bo uważam, że prawie każdy film medyczny i serial, który powstaje w Polsce, jest totalnie niewiarygodny. Bohaterowie są totalnie wyjęci jak z teatru zamiast ze szpitala. Nie wiem, dlaczego nie można w Polsce zrobić fajnej historii która jest osadzona w prawdziwym świecie medycznym. Nie wiem. O, szkoda, że nie spotkaliśmy się dwa tygodnie wcześniej, kiedy była tutaj pani Ilona Łebkowska można by akurat nam odpowiedziała na to pytanie. W, ka w każdym razie jest producentką. Byłaby zła i... chyba nam, że takie rzeczy mówię. No, może nie, nie, niekoniecznie, bo jest otwartą na pewno osobą. Ale ja jeszcze na chwilę bym chciała się tutaj zatrzymać nad publikacjami. Gdzie możemy ewentualnie znaleźć, poczytać coś, co pan napisał, opublikował? Nigdzie specjalnie. I to wszystko są scenariusze filmowe, które już mhm. powstały albo te, które ja piszę do szuflady. Więc to jest pieśń przyszłości, o co pani pyta. Ja za dużo rzeczy, miałem parę rzeczy, które schowałem celowo i jakby może jeszcze to kiedyś pokażę, ale na razie to jeszcze, to z czego jestem dumny, to na razie jest ta książka i to chcę pokazać światu. Reszta to tak, zależy co, zależy co. Fantastycznie. Ja bym jeszcze na moment chciała wrócić do gabinetu. Pan doktor przyjmuje, przychodzi pacjent, y, powiedzmy, dojrzały, i mhm. y, za chwilę y, ktoś młody, z pokolenia zupełnie mhm. młodych ludzi. Kto jest bardziej zdyscyplinowany? Trudno powiedzieć, bo <laughs> znaczy, ja mogę powiedzieć, jaka jest moja diagnoza współczesnego pacjenta na o. podstawie e, moich obserwacji i dorosłych, i dzieci w gabinecie. I mogę powiedzieć, że polski pacjent przede wszystkim jest bardzo dzielny. Czyli jest straszna diagnoza. Pacjent reaguje, jest twardy, mówi: Stawię czoło, będę walczył z tą chorobą. Ale to się też łączy trochę z taką łańską fantazją czasem. Czyli nie dbam trochę o to, co będzie jutro. Mhm. Zapomniałem nazwy tych leków. Nie interesuje mnie za bardzo, czy ja pójdę do tego szpitala, czy do tamtego, czy ja pójdę za miesiąc, czy za tydzień. Więc y, mamy taką odwagę w sobie, jako pacjenci, Polacy, ale jednocześnie mamy w sobie taką trochę Ignorancję i łańską fantazję, że a idziemy, co będzie, to będzie. Więc y, to jest taka trochę, nie powiedziałbym sprzeczność, ale mamy to jako Polacy. Nigdy w życiu nie widziałem pacjenta, może raz w życiu, który by się załamał po jakiejś diagnozie, nawet bardzo ciężkiej i trudnej. Y, każdy podchodził do tego jako będę walczył, będę dzielny, jestem dzielny i w ogóle, a trudno, zobaczymy, co ma być, to będzie. Więc tak bym na to odpowiedział, i nie ma znaczenia wiek, y, bo tak samo zachowują się często dzieci. I tak samo zachowują się dorośli, i tak samo zachowują się nastolatkowie. A co tam? Dobrze, będę, stawię temu czoła, idę dalej. Więc to jest moja diagnoza pacjentów, niezależnie od wieku, Polaków. Najbardziej irytujące zachowanie pacjentów. To jak kaszle pacjent do kawy. To jest najgorsze, nachyla się i, a, akurat do kawy. Trzeba zrobić nową kawę, wyjść, zrobić nową kawę. A teraz mam już bez maseczek w przychodni, więc pijemy czasem kawkę w, w gabinecie, więc no. to proszę y, udzielić nam rady. Udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny, jak mamy się zachować, żeby ta wizyta była y, taka, jak być powinna. Mieściła się w czasie, a jednocześnie y, pacjent był zdiagnozowany. A lekarz miał y, pole do. Tylko i wyłącznie, żeby pacjent pamiętał chociaż leki swoje i objawy. I to już mi starczy. Dla mnie już jest super. Jak pamięta leki i objawy, to już w ogóle jest wspaniale. I, i to jest jedyna moja tak naprawdę uwaga. Jeśli ktoś nie pamięta leków, to niech nie ma spisane gdzieś. I wszystko. Reszta, reszta już należy tak naprawdę do lekarza. To już zależy, do kogo się trafi. Jeszcze zatrzymam się nad medycyną naturalną. Czy ona jest niebezpieczna? Jeśli tak, to na co szczególnie powinniśmy uważać? Bo jednak to ziołolecznictwo jest częściej gdzieś stosowane, praktykowane, aniżeli te inne alternatywne metody. Proszę nam powiedzieć, na co szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę. Myślę, że na niesprawdzone zioła, które ktoś przywozi z jakiegoś kraju, które mają magiczne z, z właściwości. Tak. I to jest niebezpieczne. Bardzo często właśnie ludzie przywożą, bo ktoś coś potrzebno. Mhm. Czyli zupełnie niesprawdzonych rzeczy, niepotwierdzonych gdzieś. Nie mających jakichś certyfikatów, jakichś badań? Nie ja używamy. spotykam się też z, właśnie, że pacjent, o, ktoś mi przywiózł z innego kraju, to, to i tamto. Ja mówię, ale przecież to nawet my nie wiemy, co to jest, co tu jest w środku. Nie mamy jakby pełnego wglądu w skład tego leku, a pani to bierze, właśnie sprowadzone gdzieś z Brazylii, nie do końca wiadomo nawet, co to jest. Czy w pańskiej praktyce miał już pan okazję doświadczyć czegoś takiego, że pacjent wraca po jakimś ciężkim, trudnym przypadku i jakby chce udowodnić, że nie ta metoda leczenia mu pomogła, ale ta alternatywna? Zdarzyło mi się może raz czy dwa razy w życiu, ale tak naprawdę to nie ja wtedy leczyłem tego pacjenta, tylko ten pacjent chciał się pochwalić, że wyleczył się w zupełnie inny sposób, na przykład z astmy. I fajnie, ja nie, ja nie mówię, że to jest coś złego. Fajnie by było oczywiście, jakby ta alternatywna metoda była udowodniona naukowo przez jakieś oczywiście niezależne gremium, to byłoby super, no ale ważne, że się czuję dobrze. Może też zadziała tutaj efekt placebo, że ten ktoś sobie wmówił, a to mi na pewno pomoże, ale mamy zdrowego pacjenta, więc efekt jest osiągnięty. Nie rozumiem. Ja trochę jeszcze dodam, że trochę wkraczamy w ogóle w ciekawe czasy, gdzie medycyna trochę zjada własny ogon, no bo do tej pory mamy na przykład leki na ciśnienie, prawda? I żeby mieć dobre ciśnienie, trzeba brać te leki codziennie. Tak samo z cukrzycą, żeby nie mieć wysokiego cukru. Bierzemy codziennie tabletkę na to, żeby nie mieć wysokiego cukru. Z astmą to samo. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz mamy już takie czasy, że bierzemy tabletkę i my za miesiąc, dwa jesteśmy zdrowi. Na przykład bolek spowodował utratę masy ciała, otyła osoba schudła i ona magicznie odstawia leki na nadciśnienie, na cukrzycę, więc to się dopiero zaczyna, ale ja już widzę ten trend. Będą teraz pacjenci, którzy będą wychodzili z chorób, pomimo tego, że brali leki latami, przez wiele, wiele lat. I, I to mi się podoba. Mi, jako lekarzowi, to bardzo się podoba. My nie mamy interesu w tym, żeby ktoś chorował. Nam nie dają pieniędzy za wizytę, tylko generalnie za to, żebyśmy w ogóle byli nam lekarzem rodzinnym, więc ja się bardzo cieszę. Z obserwacji. Bardziej pacjenci ufają lekarzowi z dłuższym. Doświadczeniem w praktyce, takim już powiedzmy dojrzałemu czy młodemu lekarzowi? To zależy. Mi się wydaje, że najbardziej ufają takim koło czterdziestki albo koło pięćdziesiątki. I wtedy pacjent z mojego doświadczenia, co nie jest do końca prawdą oczywiście, uważa, że o to, to jest taki lekarz, że on już coś wie, ale jeszcze nie jest stary. Więc e, tak e, przeważnie pacjenci tak mówią, no jeszcze taki nie stary, ale taki, taki ok. Więc e, to jest ja taki wiek zaufania e, największy. Takiej, przepraszam, e, takiej rozmowy w przychodni, gdzie dwóch panów dyskutowało właśnie o tym, e, argumentując to w ten sposób, że no wiesz, ten to tak może niekoniecznie, bo stosuje już takie... E, nie dzisiejsze metody, natomiast ten młody to, wiesz, no już, już ma inne spojrzenie i też stosuje inne leki, nowej generacji i tak hmm. dalej, dlatego stąd też moje pytanie. A pan z obserwacji, no, to nie ma jakiegoś takiego szczególnych, złych doświadczeń, że o, ten młody to może niekoniecznie. Nie, jakby lekarze to też ludzie, zdarzają się niezbyt fajni, wiadomo i Zdarzają się bardzo fajni, więc ja nigdy nie mówię czegoś o grupie społecznej. Na przykład, nie wiem, wszyscy politycy są z zili. Może to delikatny temat, to może nie idźmy w to dalej, ale chodzi mi o to, że nigdy nie nazywałbym grupy społecznej jakoś negatywnie, bo zawsze tam są oczywiście jakieś zgniłe jabłka i zawsze są też ludzie pozytywni, więc różnych można znaleźć, naprawdę. Pięć krótkich wskazówek, żebyśmy na co dzień mogli je zastosować, żeby. Być zdrowy. Wysypiać się. Ja nie wiem, ile osób ma problem z tym, ale dużo. I jeśli nie śpisz dobrze, to musisz liczyć się z tym, że będziesz chory prawie zawsze. To nie musi być zaraz, nie wiadomo, jaka straszna choroba, ale możesz być przeziębiony często możesz mieć tendencję właśnie do infekcji, będziesz miał obniżoną odporność. Może masz przewlekły stres, a może problem jest zupełnie gdzie indziej, może to jest początek depresji. Może jesteś przepracowany, więc tam jest ze snem, to jest sen jest super punktem wyjściowym do wielu rzeczy, więc jeśli pacjent się wysypia, to już wiem, że będzie nieźle. Jak się nie wysypia, no to może być kiepsko. Więc sen druga rzecz to stres i teraz tak, zobaczmy, no że nikt nas za bardzo nie uczy przez całe nasze życie technik, które by nas tego stresu pozbawiły. I potem przychodzi taki narodowy test zdrowia i czytamy sobie, jak Polacy radzą sobie ze stresem. 17% osób zajada stres. No czy to jest dobre? Bardzo złe, bo to oznacza, że ktoś, stresując się, jest słodycze, żeby zjeść ten stres. 20% osób w ogóle sobie nie radzi ze stresu. Jeszcze inny spory procent rozmawia z bliskimi. No to to akurat jest fajne. Ale nikt nie uczy nas, jak sobie radzić z tym największym problemem w życiu. Więc ym, są różne techniki i lekarz też ich nie wyłoży w gabinecie. Ale jeśli pozbędziemy się stresu, będziemy mieli lepszy sen, to już mamy dwa z pięciu. Szkoda, że mamy aż pięć. Ale dobra, możemy się pobawić w taki Aż pięć tych rzeczy. Trzecia rzecz, i to też czytałem nie dalej niż wczoraj. Jak gigantyczny procent Polaków nie pije wody tak jak trzeba? Ja nie pamiętam, czy to było 40%, to jest sprzed paru lat wyniki, ale to była jakaś dramatyczna ilość. Kawa super, herbatkę pijemy, ale wody nie chcemy. A bez tej wody nie ma siły, żebyśmy byli zdrowi. Prędzej czy później jakoś to się odbije na naszym organizmie. I ja już nie wiem, jak dziwne objawy mi przynosili pacjenci, którzy nie pili wody. A to mieli brzu wędrujące bóle brzucha, głowy. Dawali im neurolozy jakieś mocne leki. Okazało się, że 8 szklanek dziennie przez tydzień w ogóle zlikwidowało wszystkie objawy na przykład u pacjenta. I to, i to jest codziennie jest taki pacjent, co najmniej jeden, dwóch. E, czwarta rzecz, to że jesteśmy przy czwartym. To 15% mężczyzn w Polsce pije codziennie alkohol. Codziennie. I wczoraj był taki pan, wczoraj był piątek. I rozmawiam z nim, on nie pije alkoholu. Tylko raz tam na dwa tygodnie, ale piwo to już codziennie. Codziennie. No bo on nie uznaje piwa za alkohol. Tak jak i 47% Polaków nie uważa, że piwo jest alkoholem. Nawet jak piją 3-4 dziennie, to, to jest piwo. I potem przychodzą wyniki tego pana i tam jest dramat. Tam jest wątroba, jest czterokrotnie podwyższone normy są wątroby, wątroba jest stłuszczona, nie mówiąc już, że w zeszłym tygodniu jeszcze miałem pacjenta młodego, który też tak pił 3 cztery piwka, a już niestety podejrzenie nowotworu, trzustki, ja już nie chcę straszyć, ale jeśli będziemy dalej tolerować taką sytuację, że paru celebrytów wyjdzie i znowu zrobią reklamę alkoholu, i wszyscy będą siedzieć cicho, nie, bo oni są sławni, to mogą pokazać, że to piwko czy ta wódeczka to jest fajna rzecz. No to, sorry, to co, co my robimy? My robimy krzywdę społeczeństwu, my promujemy truciznę w tym momencie. W normie raz na tydzień, dwa, okej, okay. ale jeśli ktoś na siłę promuje coś w naszym społeczeństwie na dużą skalę, no to musi po. Ponosić tego konsekwencje, kary. Więc cieszę się, że to też ten trend został zauważony gdzieś, i że te osoby, które promują te negatywne postawy, no, ponoszą konsekwencje za to. No, możemy wymieniać tych celebrytów, jest sporo, ale nie chcę mi się ich wymieniać. Wiem, że dwa dni temu ktoś, który z których tych sławnych ludzi, też dostał karę za to, że, że promował piwo, że występuje w reklamie piwa, która przekraczała te normy tam zawarte w ustawie. Więc no, to jest czwarta rzecz. I piąta też, zauważmy, co jest reklamowane. Bo ja siedzę dużo w internecie, w sensie siedzę w tych mediach społecznościowych. No i przychodzą tacy młodzi ludzie, którzy mają na przykład jakiś tam Team X. Nie chcę ich wymieniać z imienia i nazwiska, bo ja w sumie nic do nich nie mam. Ale przychodzi jakiś znany młody raper, też taki, prawda, fajny i tak dalej. I ci ludzie promują jedzenie, które jest wysoce przetworzone, pełne cukru. Pełne cukru i generalnie jest niezdrowe. I co najgorsze, kierują te reklamy do młodych ludzi. I nie ponoszą żadnych konsekwencji. I potem okazuje się, nie wiadomo skąd, że prawie 50% młodych nastolatków ma nadwagę i otyłość, które są chorobą i prowadzą do 200 potencjalnie innych chorób. I pobijamy rekordy europejskie, jeśli chodzi o otyłość dzieci. No skąd to się bierze? Zagadka. Może dlatego, że Znowu idolami są pewne osoby, które promują negatywne postawy zdrowotne. Jakby namówić te osoby, żeby tego nie robiły albo robiły odwrotnie, mielibyśmy więcej sukcesów w Polsce. No bardzo trudno jest zastosować zastosować jakąś po prostu tutaj metodę, jakieś sito powiedzmy kolokwialnie, żeby wyłonić te porady takie bardziej już realne, od takich po prostu pozorowanych, które niby nas ukierunkowują, ale tak nie, nie do końca prowadzą w konsekwencji do dobrego efektu czy też skutków. No właśnie, no jakby ktoś promuje jakiś napój, który ma witaminę C, ale w tym napoju jest, są. Cztery łyżeczki cukru, no to sorry, ale coś tu nie gra. To jest znaczy, że jednak promujesz coś, co jest niezdrowe dla ludzi. Więc na dłuższą metę szkodzisz, a nie pomagasz. To lepiej witaminkę C sobie przyjąć w tym momencie z zupełnie innego źródła, zupełnie naturalnego. Więc paprykę zjedz, a nie Pij ten napój. No właśnie, a propos e, witaminy C, bo e, bardzo e, swego czasu głośno było o przyjmowaniu e, dużych dawek witaminy C, okay. która miała e, pomagać na, na, na bardzo wiele dolegliwości, e, tudzież e, schorzeń. E, proszę mi powiedzieć, może e, no złamać ten e, mit, bądź potwierdzić, czy no. rzeczywiście... E, Coś takiego jest nam potrzebne i czy to jest bezpieczne? Ale to był bardzo konkretny wynik badania naukowego na tym, czy witamina C skraca okres przeziębienia. Mhm. I okazało się, że tak skraca o 8%. Więc, czy to jest dużo, czy to jest mało, to już niech każdy oceni. No jakby mi coś skróciło czas o 50%, to bym ja był zadowolony. Ale 8 to Nie ma jakiegoś szału w tym momencie, więc. Można brać, mówimy o, w kontekście oczywiście tylko przeziębienia. Tam był oczywiście wyjątek, że jak ktoś uprawia dużo sportu, to faktycznie tam wyszło, że ta witamina C mu się przyda bardziej, a ci, którzy nie uprawiają sportu, no to mniej, ale mm, tak naprawdę najfajniej by było, żebyśmy tę witaminę C, czy inne w ogóle witaminy, przyjmowali z dobrych potraw, oczywiście niewysoce przetworzonych, z naturalnych upraw. Ja już wymieniam tą paprykę, bo to jest bardzo fajne źródło witaminy C. I tak samo inne witaminki, żebyśmy przyjmowali z tych naturalnych źródeł przede wszystkim, a nie kupowali suplementy za setki tysięcy, może nie tysięcy, ale za setki złotych od ludzi, którzy po prostu są biznesmenami, a nie medykami przede wszystkim. Jeszcze na moment do spadku zaufania do służby zdrowia. Ten okres pandemii przemodelował całkowicie nasze życie, i tu przede wszystkim w tej sferze medycznej, gdzie bardzo często ludzie zwracali się na kanwie tych wszystkich przeżyć, zdarzeń związanych z trudnością do chociażby podstawowej, dostępem do podstawowej. Opieki medycznej, gdzie takim zupełnie nowym, nowym stała się teleporada, czyli niebezpośredni kontakt z lekarzem i diagnozowanie przez telefon. O, ja to jest wielki temat. No. Tak, i proszę mi powiedzieć, były prowadzone badania, bo nawet chyba Fundacja Stefana Batorego prowadziła po pandemii i wyszło, że 81% Polaków no, straciło to zaufanie i zwracają się w kierunku do jakichś takich szeptanych. Porad, że może warto by z tego skorzystać, czy z, czy z tego. Czy y, teraz pan obserwuje, że to jednak zaczyna się zmieniać? To jest jedno pytanie, a drugie, czy y, jako przedstawiciel tego zawodu, jako lekarze? Y, w jakichś y, inicjatywach podejmujecie działania w kierunku, żeby to y, zmienić? Y, co mam na myśli? Czy też y, y, jest coś takiego, funkcjonuje coś takiego, jak y, grupy lekarzy, którzy, które starają się opracowywać pewne, y, ja to powiem prosto, y, sugestie, które gdzieś y, miałyby swoje przełożenie y, w tym y, ustawodawstwie? Bo duży problem też jest w niektórych zapisach ustawowych, że no nie do końca one licują z praktyką. To może moja opinia na temat teleporady jest bardzo krótka. Do rzeczy biurokratycznych, super, czyli typu, nie wiem, przeczytaj badania, zobaczmy, czy one są fajne, wypiszmy receptę, ale cała reszta, no nie, no, nie ma to sensu. Mhm. Jak do mnie przychodzi pacjent po teleporadzie, tak czy siak, jak jest chory, bo ja nie będę go osłuchiwał przez telefon, więc my pracowaliśmy w przychodni w czasie pandemii, która była, powiedzmy, w cudzysłowie otwarta, mimo żeśmy wszyscy przypłacili to chorobą, oczywiście. Ale no, przynajmniej badaliśmy tych ludzi, no, a przez telefon zbadać się nie da. Więc y, kiedyś przyjdzie pewnie czas, kiedy w ogóle będziemy musieli się zmierzyć z konsekwencjami tego wszystkiego. Jeśli chodzi o to, jak powstały teleporady, no to może ja przypomnę, jak to się wydarzyło. Teleporady najpierw y, były czymś takim, że były możliwe, ale nikt z nich nie korzystał. Potem przyszła pandemia. Lekarze zaczęto zamykać w kwar na kwarantannach, mimo że mieli maseczki i stroje w przychodniach. Przychodnie zaczęły się zamykać z powodu tego, że nie miał kto pracować, bo lekarze byli na kwarantannach, więc zostawał jeden lekarz w przychodni na teleporadach, który przyjmował tam co dziesiątą osobę, nie wiem, po godzinach i tak dalej. Więc nam teleporady zostały narzucone w pewnym sensie. Oczywiście może lekarze potem, niektórzy, niektórzy może potem rzeczywiście stwierdzili, że to jest główna rzecz, którą oni będą robić, błędnie. Ale to każdy niech sam będzie swoim sędzią. Ja stwierdziłem, że wolę mieć takie czyste sumienie, i w tym momencie, jak była pandemia, żeśmy badali. No oczywiście byli też tacy, którzy w ogóle nie chcieli być zbadani i mówili: Tyle porada, koniec, ja nie przyjdę, boję się. I no to trudno, okej, okay. no to trochę w ciemno, żeśmy dawali jakieś leki i tyle. No bo nie każdy miał COVID-a. Niektórzy mieli przecież grypę albo zapalenie zatok, albo kaszę, albo alergię i milion innych rzeczy. Więc to, jeśli ktoś z lekarzy czuje się na siłach i chce, uwa uważa, że inaczej niż ja, proszę bardzo, ale ja uważam tak, jak ja uważam. Więc um, Jeszcze ktoś mówił o jakichś, nie wiem, o finansowych motywacjach. No i lekarze rodzinni, ja na przykład ja nie zarobiłem ani złotówki na tej pandemii całej, więc ja nie miałem żadnej motywacji, akurat, jeśli chodzi o teleporady czy przyjmowanie ten, bo to finansowo nic nam nie dawało ani w to, ani w tamto. My żeśmy tego nie odczuli w ogóle, więc. Ciężkie czasy i to będą ciężkie jeszcze konsekwencje tego, ale to zupełnie inny temat, zupełnie inny. Na pewno tak. I teraz jeszcze to drugie pytanie, gdzie pytałam o to, czy Państwo, jako grupa zawodowa, podejmujecie jakieś. Inicjatywy, które miałyby w jakiś sposób przełożenie na ustawodawców, żeby pewne rzeczy jakby wyartykułować, na co należałoby zwrócić uwagę, co w Waszym zawodzie no, stanowi jakiś problem szczególny w bezpośredniej opiece nad pacjentem. No to wystarczy zobaczyć na pisma naczelnej. Rady lekarskiej i prezesa Łukasza Jankowskiego w internecie, i tam co jakiś czas pojawia się pismo do właśnie władz, a tutaj uważamy, że trzeba to zrobić, a to jest zrobione źle, a to chcemy inaczej. A to fajnie by było, jakby działało w ten sposób. Tylko że te pisma to pisze się i czy na nie jest jakaś odpowiedź konkretna? Nie wiem. To już trzeba by było rozmawiać właśnie z tymi przedstawicielami władz, jakie oni mają doświadczenia w tych negocjacjach. Wiem, że ten cały czas dialog się toczy, cały czas między izbą, władzą, jedną, drugą, władzą regionalną tak samo, więc jest rzeczy mnóstwo do zrobienia, no ale nas lekarzy się tak super nie słucha w Polsce. Tak nie jest tak, że lekarz powie, fajnie by było, jakby było tak i ktoś mówi, jasne, podchwycamy to, świetny pomysł lekarze, właśnie coś takiego zrobimy, co chcecie. Nie, raczej nie. Są wieczne protesty od lat. Już dawno nie chodzi na to pieniądze, tylko chodzi o organizację. O jakieś nieszczęsne refundacje, o biurokrację, która jest bez sensu zupełnie. Więc. Mi się ostatnio komputer popsuł w przychodni i zacząłem patrzeć na pacjenta. Całą wizytę patrzyłem na pacjenta. Potem drugi pacjent przyszedł, całą wizytę na niego patrzyłem, rozmawialiśmy. Potem przez minutę pisałem receptę, dałem mu do ręki, proszę bardzo. A tak, muszę siedzieć i pisać. Czy komputeryzacja zlikwidowała biurokrację? Nie. Ja uważam, że jest jeszcze gorzej niż było. Trzeba więcej pisać, więcej kodować. Jak się pisze skierowanie, mam kod skierowania, kod y, poradni i kod choroby. Po co? <grym> Nie wiem. Więc to możemy diagnozować, moglibyśmy godzinami rozmawiać na ten temat. bo to... Ale to akurat ważna dla nas, jako potencjalnych pacjentów, informacja, bo niekiedy też nie dostrzegamy tej konieczności realizowania zasad, regulaminu, stosowania się Was jako lekarzy do tego, do czego zostaliście zobowiąza zobowiązani przez jakieś. Założenia z góry. Pacjent bywa bardzo często niecierpliwy, bo on patrzył tylko w ten, a niekoniecznie słuchał mnie, i tak dalej. Więc tutaj bardzo ważne uważam jest to, że pan doktor tutaj nam przedstawił, jak to wygląda. Bądźcie zdrowi, drodzy państwo. Zostańmy z tymi pięcioma wskazówkami, stosujmy się do nich. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy panu. Dzięki wielkie. Cieszę się, że przyszliście. Dziękujemy serdecznie.